Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś senator Jerzy Chruścikowski, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, a także przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Gorąco. O. Kolejny gorący dzień. Prawidłowa pogoda na żniwa. No, oczekujemy ale dobrej pogody, żeby kiedy trzeba kosić, żeby troszkę piekło, znaczy Boże, suche. I tak już było dość sucho, ale w tym przypadku chociaż pozwalało zebrać, gdyż burze co już przechodzą. Ale żniwa i już będą są nawet straty z tych burz. Ale żniwa będą słabsze w tym roku. No oczywiście. Susza bardzo dotknęła, szczególnie te tereny Wielkopolska, północne tereny, centralne. No tutaj południe troszkę mniej, Lubelszczyzna też, północna część też jest objęta bardziej, chociaż te południowe też, ale to w zależności od tego, jaka jest struktura gleby, w szczególności czy są gleby ciężkie, czy większa wilgotność, czy lekkie piaski, które są. Głównie Mazowsze też, tak? Bardzo. Tak. Dzisiaj też szacunki podał Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wielkopolsce. Straty szacowane są w tym momencie na 322 miliony. 36 tysięcy gospodarstw dotkniętych suszą na powierzchni 620 tysięcy hektarów. To bardzo duże obszary. No duże na skali kraju, tak jak pan minister zapowiada, to jest 2 miliony tak hektarów. To jest dużo, bo mamy około 14 milionów, czyli świadczy o tym, że te straty prognozowane, bo jeszcze nie mamy wszystkich wyliczeń komisji wojewódzkich i to są obawy, czy te szacunki się zgodzą, czy może nie będzie znacznie wyższa. To będzie kosztowało budżet duże pieniądze. Z tego, co rząd zapowiedział, to może być uruchomione nawet około 800 milionów. To wystarczy? Czy to wystarczy? To wszystko będzie wynikało z szacunków, jakie będą wycenione. Natomiast na dzień dzisiejszy zaprognozowano i ta kwota, która jest przy stratach powyżej 70%, tak jak pan minister rolnictwa zadeklarował, będzie około 1000 zł. Między 30% a 70% będzie się wahała. Nie podano jeszcze, bo nie znamy wyliczeń, jaki algorytm zastosują do tej powierzchni. A jak premier zapowiedział, że jeżeli kwoty zabraknie, to gotowi są nawet na zmiany budżetowe, żeby pomóc rolnikom przetrwać. Przypomnę, że to nie będzie rekompensata, to będzie złagodzenie skutków. To nie da się całkowicie zrekompensować strat, które rolnicy ponoszą. Szczególnie ci, którzy mają te donośnie, można powiedzieć głośno wypowiadane skutki suszy powyżej 70%. No właśnie, które gospodarstwa rolne najbardziej, o jakim charakterze najbardziej dotyka właśnie susza? Chcę przypomnieć, że rok temu mieliśmy nadmierne opady w jesieni, szczególnie na północy kraju. Nie można było dokonać orki, nie można było zasiać, więc rolnicy zasiali jarę zboża. W związku z tym największe straty są w zbożach jary. Raz, że nie mogli zasiać, to teraz jary najwięcej straty. I stąd tu najbardziej właśnie cierpią zboża jary. A jeśli chodzi o późniejszy rynek, ile tego zboża będzie, jakie ceny ewentualne? Bo wiadomo, że ci ludzie będą mieli, no, czyli rolnicy będą mieli poważne problemy, żeby utrzymać się, tak? Mimo tej pomocy państwa, tak jak pan powiedział, to jest jednak za mało. Ale jak to będzie miało, jaki to może mieć wpływ potem na rynek? Znaczy, jesteśmy w tej chwili związani z globalnym rynkiem. Mhm. Nie działa tylko rynek lokalny, jak było do tej pory, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. W tej chwili ceny europejskie kształtują rynek, a nawet i światowe. Jeżeli w świecie nie będzie klęsk innych niż do tej pory, to cena będzie bardziej stabilizowała się. Czyli w granicach, jak dzisiaj się mówi, między 700 a 800 zł za pszenicę. Może wzrastać, ale nie musi. No, dla nas byłoby to jakimś dobrym sygnałem, że jak jest już 800, ponad 800 zł, to już taka cena przy dobrych zbiorach jest ceną taką, jaką powinni rolnicy uzyskać. No ale mieliśmy nie tak dawno 600 zł, w związku z tym widać, że jest lekki wzrost. Pytanie, jak długa tendencja tego będzie, czy to się utrzyma na dłuższy dystans, czy spekulanci będą zarabiać na tak zwanych, jak zwykle nazywamy, rynkowych cenach, gdzie raz obniżają, raz podnoszą i rolników czasami już się cieszą, że będzie wyższa, 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 czekają na wyższe, a potem nagle jest odwrotna cena i odwrotnie. Także tak spekulowanie, kiedyś to było karane, dzisiaj nazywa się to dobry marketing, zarządzanie, wolny rynek, nie nazywa się spekulacją, ale to nazwijmy wprost, to jest spekulowanie cenami. A czy jest się czego obawiać? Rolnicy będą się czego mieli obawiać, jeżeli w tym roku będą oddawali do skupu zboże po żniwach?
Naprawdę jest trudno przewidzieć i tu jest, trzeba by pytać tych, którzy są graczami na giełdach i którzy potrafią to przewidzieć, na ile to będzie możliwe. Prognozy pewne są, że będzie taka średnia stabilizacja, z lekko zwyżkowa. Natomiast, no mówię, zależy od tego, jak inne regiony świata, bo wtedy, jeśli na Ukrainie, jeśli w Rosji będą rekordowe zbiory i będzie okazja, że wypchną na rynki światowe, to nasze ceny mamy niepokój. I to zboże przyjdzie wtedy do Polski? No niekoniecznie, bo ono nie musi przyjść do Polski, ale za chwilę rynkiem, bo przecież dużo kupują kraje południowej Afryki, północnej Afryki przecież, to są kraje, które potrzebują zboża. I w związku z tym, jeżeli rynek jest nasycony przez ukraińskie zboże czy przez rosyjskie zboże, to już nie ma eksportu europejskiego. Stąd to jest ta różnica. Choćby nawet przykład embarga rosyjskiego, tak? Mamy embargo rosyjskie, no to już z tego tytułu tracimy rynek polskich owoców, tak? Na rynku rosyjskim. No a wtedy następuje zaburzenie rynku europejskiego, czyli nadmiar owoców miękkich w Europie. Jeszcze dodatkowo już nie ma zapotrzebowania na import z Polski, a nawet jest odwrotnie, eksport z Ukrainy do Polski, bo w tym momencie tam się też urodziło. Mamy na owocach podobną sytuację. Stąd skutek jest taki, że to zaburzenie rynku wewnątrz europejskiego przy dobrych zbiorach rynków trzecich powoduje, że my z cenami pikujemy w dół i to maksymalnie, a wykorzystują to oczywiście podmioty, które grają na rynku. No skoro pan o tym mówi, protesty sadowników. Chodzi o ceny, które oni uzyskują u przetwórców. Jak temu zaradzić? No, ten problem nie jest nowy. Ten problem trwa już, bym powiedział, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, że rynki te owoców nigdy nie były uregulowane. No, rozregulowanie nastąpiło takie w owocach, powiedzmy, w latach 90., kiedy zaczęto sprzedawać zakłady, kiedy likwidowano spółdzielczość ogrodniczą, gdzie myśmy mieli umowy kontraktacyjne. Ja pożyczki, jak siałem, to na sadziłem to na własne ryzyko, 20 ary, no bo rzeczywiście nie miałem umowy kontraktacyjnej. Jak ktoś miał umowy kontraktacyjne, to nie ryzykował. I dzisiaj nie ma tego mechanizmu i żądamy jako związek, żeby były z powrotem umowy kontraktacyjne, które nie tylko z nazwy, ale zawierały to jak wcześniej. Terminy dostaw, które były zawsze określone, minimalna cena i że taka partia ilościowa będzie przyjęta. A takie zostawienie dzisiaj na wolny rynek to służy właśnie takim podmiotom, które spekulują na rynku. Czy można to uregulować w ten sposób? Czy resort rolnictwa powinien wprowadzić takie regulacje od razu? Może da się to wprowadzić od razu? Od razu na pewno nie, bo trzeba zmienić ustawodawstwo, którym no, do tej pory nazwano tylko, że umowy kontraktacyjne, umowy kontraktowe będą. Popełniono błąd, o czym mówiłem tutaj wcześniej, że wprowadzono te umowy kontraktowe, że dostawa w tym samym dniu, umowa w tym samym dniu. To jest po prostu coś, co zniszczyło dodatkowo, bo jakby były umowy kontraktacyjne, niekontraktowe, z terminami dostaw, to oczywiście byłoby może już o wiele lepiej. Natomiast ten proces został zachwiany. No oczywiście naciskali na to przetwórcy, naciskali na to rolnicy, którzy odstawiali, bo nie chcieli od nich umów kontraktacyjnych. No to zburzyło to rynek, kiedy próba była odbudowania. Minister rolnictwa zapowiadał utworzenie specjalnej grupy. To kilka dni temu powiedział, specjalnej grupy, która ma pomóc właśnie przy tej sytuacji, w tej sytuacji. Być może coś takiego jak przy spółce cukrowej, polskiej spółce cukrowej. No powiem tak, spółdzielczość była najlepszym sposobem na regulowanie, bo wtedy mamy tak zwany możliwość podziału tutaj tej części, która ze sprzedaży bezpośredniej już gotowego surowca. Przy przetwórstwie, gdybyśmy byli pełni właścicielami, tak jak jest Krajowa Spółka Cukrowa, mamy tylko jako rolnicy i pracę 20% udziałów, czyli nie w pełni, ale już jest jakiś procent udziałów rolników. Przy Krajowej Spółce zakładaliśmy, że będą udziałowcami rolnicy i pracownicy, tak jak to jest w koncernie na przykład niemieckim, którego można powiedzieć, że jakiś tam pierwowzór braliśmy, który pokazuje, że w 70% są udziałowcami plantatorzy. I wtedy decydują o tym plantatorzy. Ta wartość dodana z przetworzenia trafia do plantatorów. To należy zrobić również z Krajową Spółką Cukrową. A w naszej koncepcji, kiedy walczyliśmy o ten polski cukier, to były przecież protesty,
kiedy mówiono i pytano rolników, czy zgodzą się na restrukturyzację, wtedy myśmy wyraźnie powiedzieli, tak, zgodzimy się, bo my jesteśmy właścicielami gospodarstw, wiemy, że restrukturyzacja jest potrzebna, że nie da się na wszystkich małych zakładach produkować, tak jak i ciągnikami małymi, tak i zakładami małymi, że będziemy przekształcać i będąc właścicielami cukrowni, wystarczy nam kilka cukrowni, które tak jak w świecie funkcjonuje, o większych mocach przerobowych, które dadzą większe efekty ekonomiczne, co pozwoli, żeby zyski były większe i dla plantatorów, jak i również dla tych. Czyli ten pomysł resortu z grupą nie jest nowy, tylko spóźniony mocno? No powiem tak, gdybyśmy wykonali to, co była próba przekazania udziałów plantatorom, a została wstrzymana, bo pewna grupa próbowała tutaj wejść na rynek, podkupić udziały i troszkę tam była taka lekki przekręt, zostało to wstrzymane. No i gdyby to nie wstrzymane, nie wiem, jakby dzisiaj było, ale byśmy byli koło 50% udziałem przynajmniej jako rolnicy. Dzisiaj wracamy też do tego pomysłu i mówimy, że Krajowa Spółka Cukrowa nie może się opierać tylko na cukrze, a musi się opierać na dywersyfikacji różnych. I stąd już dołączono jeden z zakładów zbożowych, zakładów przetworzy, tutaj mówimy o skrobi. Czyli do Krajowej Spółki Cukrowej, rozszerza swoją działalność. Już jest. Jest przetwórnia też skrobi, jest zakład owocowy, który przetwarza przetwory owocowe, czyli teraz budowanie dalej. Tylko mi zależało na tym, żeby wcześniej dać nam udziały i byśmy już byli pełni w tych udziałach, a potem powiększając. Tak. No w tej chwili już rząd podejmuje takie szybkie decyzje, nazywa to grupą, holdingiem, żeby jak najszybciej dołączyć elewar, czyli nie jedno, dwie, trzy spółki, a cały elewar, żeby dołączyć. Chociaż ja się obawiam, czy warto cały, czy nie część tego najbardziej ekonomicznego zakładu, które funkcjonują, żeby nie ciągnąć w dół Krajowej Spółki Cukrowej, gdyż mamy problem też z Krajową Spółką przez regulacje unijne. Najpierw była regulacja, że kwoty były i było uregulowany rynek Unii Europejskiej cukru, teraz jest uwolnienie, teraz jest działanie niszczące, bym powiedział, Krajową Spółkę Cukrową, gdyż te wielkie koncerny pewnie liczą, że przetrzymają kryzys i sprzedają cukier poniżej kosztów produkcji. W tym momencie Krajowa Spółka też sprzedaje cukier na granicy, bym powiedział, kosztów, czasami poniżej. I to doprowadza do obniżenia tutaj wyniku ekonomicznego Krajowej Spółki. Dlatego nie można łączyć podmiotów, które by znowu też ciągnęły Krajową Spółkę, tylko te, które są w miarę wydajne. Jeśli mamy mieć charakter nie interwencjonizmu, tylko charakter regulującego rynku, bo my nie mówimy, że nie być wolnego rynku, on ma być, ale tylko żeby te 20-30%, dzisiaj ma Krajowa Spółka 40%, wpływać na ceny, regulować te ceny, tak jak robi dzisiaj dotychczas, że spółki przemysłu, tutaj nazwijmy wprost, zbożowego płacą te 20-30 zł więcej niż te spółki prywatne, co jakby ukształtowuje pewien poziom cen nie w dół, ale lekko w górę, przynajmniej żeby nie były ceny spadkowe. To już też stabilizuje rynek. Panie senatorze, jeszcze takie pytanie jako do przewodniczącego, wiceprzewodniczącego RI Solidarność. Czy docierają do związku takie informacje, wracamy do tematu suszy, informacje o tym, jakoby samorządy w jakiś sposób miały problemy, może nawet celowo w jakiś sposób opóźniały szacowanie strat? Słyszeliśmy, że tutaj na Wybrzeżu no bardzo mało gmin tak naprawdę ma oszacowane te straty w tym momencie. No powiem tak, no pan minister wielokrotnie apelował, jak tylko został ministrem. Przepraszam, że jeszcze przerwę. Na 144 gminy w Kujawsko-Pomorskim tylko dwie przekazały informacje. Do wojewody. Tak, do wojewody. Bo o ile chodzi działania gmin, jest o wiele, wiele więcej. Tak. Natomiast zakończenie szacunków i przekazania, gdyby wojewoda mógł już określić tutaj i przekazać, jaki jest poziom strat, żeby można było podejmować decyzję. Rzeczywiście, jak pan minister zapowiadał, jest bardzo niski. Z różnych powodów pewnie to jest. My, rolnicy, mieliśmy pretensje też tutaj, że to szacowanie nie było w pełni objęte, bo uważaliśmy, że na przykład straty, które się szacuje całego gospodarstwa, powinny być też brane inne, na przykład buraki cukrowe, zioła czy jeszcze inne, a nie są uwzględniane w tych wszystkich. I tam były nasze prośby o to, żeby doliczano jeszcze
Bo jeżeli liczymy całe straty w gospodarstwie, a nie tylko punktowo w samym na przykład zbożu jarym, to jeżeli jest tam 20% w burakach, jeżeli tam jest w ziołach, jeśli tam jest w innych uprawach, to skala pokazująca w gospodarstwie strat będzie większa, że tam jest 70, tu jest 50, tu jest 30, 20, średnia wyjdzie wyższa. I tego komisje nie uwzględniają? Te komisje nie chciały uwzględniać ze względu na to, że podawano przez Instytut Puława, który pokazywał, jakie rośliny poniosły tutaj największe straty. Skoro tam nie było wykazane, że w burakach nie ma, w nołach nie ma, w innych nie ma, to komisje podchodziły, że skoro nie ma tego wykazie, to nie ma. Natomiast jeszcze mała sieć tych centrów badawczych, a zróżnicowanie terenu jest duże, bo może w jednej wiosce być tak, że jest susza, a w drugiej wiosce, w tej samej gminie nie będzie suszy, bo grunty nie są jednakowe. Tu są lekkie ziemie, tu ciężkie ziemie. Czasami jest tak, że deszcz pada i przerwa jest w deszczu i będzie na przykład padać do pół wsi, a drugie pół wsi nie pada. To nie ma tak, że coś się określi obrębem i liczymy, że tak. Hydrologia zupełnie może być. To jest zupełnie inaczej. I tak jest w rzeczywistości. Ja sam pamiętam, ja mam jedną wieś i drugą wieś, odległą od siebie 150 metrów, prawie 200. I na jednej stronie wsi rzędzie po tej stronie pada, a po drugiej stronie nie pada. Więc to jest takie anomalie są. To nie jest tak, że komuś się wymyśli, że deszcz to na całą wsi spadł. Są tak zwane pasy, gdzie się to zmienia. Stąd zupełnie inaczej należy szacować. Ale tego nie uwzględnia komunikat podany przez Puławy. I stąd te komisje, skoro nie ma w komunikacie, nie chcą szacować tego. To się da odkręcić? Da się to uregulować? O tym mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na to. Pan minister oczywiście jeszcze jeden element, który podjął, bo my mówiliśmy o zwierzętach, że do strat się wlicza zwierzęta w gospodarstwie. To na to pan minister stwierdził, że będzie odstępstwo i w gospodarstwie zwierzęta nie będą tak liczone do całości. Ale to już mają zrobić komisje wojewódzkie, bo już te komisje, które zakończyły, nie wrócą jakby do tego. Więc też jestem ciekawy, jak to zostanie wykonane przez wojewodów, skoro wykazane są na przykład części tylko w gospodarstwie. Tego szczegółu jeszcze ja osobiście nie widziałem. Może już to trwa w terenie, ale jestem ciekawy właśnie, jak to zostanie połączone, bo pan minister wyraźnie zapowiedział, rozłączymy w tej chwili zwierzęta. Co? Straty będą wyższe. Gdyby policzyć, że ktoś ma krowy i ma uprawę zbóż, to nie padły mu sztuki, nie ma strat w sztukach. On tylko musi zakupić do tego paszę i wtedy jak policzyć straty jego? Te straty będą później, kiedy będzie musiał kupować paszę, bo już tak na przykład belety zdrożały o 200% na przykład i rolnicy, którzy chcą kupować na przykład siano, no to już płacą 200 razy drożej. Te straty będą uwzględniane według pana? Była mowa, że będą. Ja jestem ciekawy, jak komisje wojewódzkie podejdą, jak to obliczą i jak będzie. To trzeba szybko policzyć. Ja uważam, że tak. Jesteśmy za. Ale jeżeli nie ma jeszcze protokołów z gmin, to jak wojewodowie mogą szybciej policzyć? Czekamy na zakończenie prac w gminach, żeby wojewodowie podali statystykę. Tak jak pan minister powiedział, te gospodarstwa, które mają straty wykazane powyżej 70%, mają określone stawkę. Te, które mają od 30 do 70, nie ma określonej stawki. Potrzebne jest wyliczenie i algorytm lub zmiana jeszcze ustawy budżetowej. A dlaczego tych protokołów jeszcze nie ma z gmin? Powiem tak, niektórzy rolnicy nie zgłaszali. No mają tam 20 parę procent strat, to uważają, że nie ma sensu sobie zawracać głowy, bo i tak żadnych pieniędzy z tego nie ma. Niektóre gminy różnie to robiły, podchodziły, że no, skoro rolnicy sami nie zainteresowani, to my tego nie robimy. Wielu moich rolników nie zgłaszało. Wielu rolników powiedziało, że nie zgłasza, bo to cała zabawa. No ale ci, którzy mają duże straty w niektórych regionach, zgłaszali, tylko różnie było z powołaniem komisji. Różnie było z powołaniem komisji. Co to znaczy? Że no, wójtowie działali... Opieszale? No jak skoro mówi, że rolnicy do niego nie składają, nie wnoszą pretensji, to on się nie spieszy. Jak będą rolnicy wnosić? A on powinien sam widzieć jako gospodarz, że trzeba pomóc rolnikom i sam zwoływać komisję. No to czy trzeba wybrać dobrych gospodarzy, krótko mówiąc. Są porządni, dobrzy wójtowie, trzeba ich pochwalić, robili to, a są tacy, którym nie zależy. Panie senatorze, dziękujemy za udział w programie. Senator Jerzy Chruścikowski, wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, także przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, był naszym gościem. Dziękujemy za udział w programie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.